Siemanko, z tej strony Addiction i witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. I tak jak mówiłem w dzisiejszym filmie, zmontujemy sobie prosty film w UCAT-cie i pokażę Wam, jak najlepiej właśnie montować w nim. Pokażę Wam pewne takie triki, które warto stosować do swoich filmów moim zdaniem. No i co? Zapraszam do oglądania, zapraszam Was jeszcze oczywiście do subskrypcji z dzwoneczkiem na tym kanale. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Idziemy w górę, mam nadzieję, że drogi widzu, zostawiłeś tego suba. No i łapeczka w górę, mile widziana, będzie kozacko. Zapraszam do oglądania. Okej, więc słuchajcie, jakiś tam wcześniej sobie film akurat z Minecrafta nagrałem. No i teraz tak, podstawowe rzeczy, słuchajcie, czyli tak, mamy tutaj oś, która fajnie z nami współpracuje, ucina troszeczkę jakość, gdy przesuwamy obraz, chociaż jest on płynny, to ucina jakość, natomiast gdy puścimy, jak widzicie, jest w miarę... No, po prostu jakoś nie jest stracona. Dobra, na potrzeby wyciszyłem sobie akurat, więc to jakby było. No i teraz tak, przyznajmy, że chcemy po prostu przyciąć ten początek, te pierwsze 5 sekund, więc po prostu klikamy tutaj podziel. No i dajmy wytnij. Czekajcie, kasować, tak, kasować, nie wytnie, a kasować po prostu, a no jak widzicie od momentu, w którym podzieliliśmy, no to po prostu, od tego momentu się nasze wideo jakby zaczyna. Tutaj mamy coś takiego, po prostu patrzę, aha, czyli po prostu dajmy teraz, że funkcję speeda, więc teraz tak, dzielimy tutaj, I na przykład powiem Wam, że... Dobra, inaczej. Pokażę Wam teraz przejście. Na przykład dajmy, nie wiem, jakie tam możemy sobie wybrać. Wybierzmy sobie to. No i mamy tutaj czas trwania tego przejścia, tego transitiona. No i teraz tak, możemy ustawić na ile chcemy. Dajmy sobie na sekundę. Zobaczcie. Oczywiście nie za bardzo widać, ponieważ ekran nie stracił, jakby nie pokazał nowych kolorów, natomiast generalnie tak to działa. No i teraz tak, oczywiście tutaj mamy tło, no to 16 na 9, więc to bym radził też zastosować gdzieś tam. No właśnie, i to też nie nagrywa się w 16 na 9, więc czasami też na kanale gamingowym z Minecrafta macie takie czarne paski, taka ciekawostka. Możemy tutaj nagrać wokal, no i generalnie, jeżeli ktoś nie widział poprzedniego filmu, gdzie przedstawiałem program, no to serdecznie zapraszam. Okej, generalnie było cięcie, albo musiałem wyjść z programu, ale nieważne, słuchajcie. No i taka rzecz, że jak wyjdziemy, musimy, na przykład tak jak ja teraz, musiałem wyjść z programu, no to automatycznie projekt nam się zapisuje, więc spokojnie, jest kopia robocza i można oczywiście w każdym momencie wejść ponownie. Dobra, słuchajcie, chcemy teraz zrobić na przykład taki efekt, jak większość youtuberów używa, czyli taki na momencie jakby taki, no wiecie, taki czarno-biały obraz. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Dzielimy sobie, no i oczywiście drugi raz sobie dzielimy w momencie, gdzie uważamy to za słuszne. I teraz tak. Wchodzimy sobie w filtry albo dostosowywanie. Tutaj macie ciemny motyw, ale ja polecam zrobić to inaczej. To jak standardowo robimy tak, nasycenie i na zero. No i w tym momencie widzicie, że... No i ważne jest, żeby ta jakby pomarańczowa kreseczka tutaj była na tym skrawku, który chcemy zrobić właśnie w ten sposób. Więc to też fajna opcja. I teraz tak, możemy najechać jeszcze w ten sposób. I dać teraz tak, tło i na przykład troszeczkę oddalić, z tym, że chyba nie da się tego zrobić. A widzę, że tutaj akurat takie coś będzie. No dobra, w każdym razie lecimy sobie dalej. I teraz myślę, że możemy dać jakąś naklejeczkę w sumie. Możemy dać to z galerii. Tylko tak się zastanawiam, co w sumie. Może zróbmy w ten sposób, że róbmy takie efekty, jak ja robię. Więc teraz tak. No i zakładamy, że na przykład ten skrawek jest niepotrzebny do całego filmu. Więc go sobie usuwamy. Tak. No i wiadomo, tutaj teraz kasuj. OK.
No i możemy jakieś fajne jeszcze transition dać, coś w tym stylu, na 3 sekundowe. No i proszę bardzo, coś takiego jak widzicie. No i powiem wam, że ten program jest programem, który nadaje się naprawdę pod montaż taki podstawowy, choć też z małymi szczeblami do góry zaawansowania pod YouTube. Ponieważ jak widzicie ma naprawdę to co potrzeba. Dobrze, na przykład tutaj mamy coś takiego, że kopię, no i chcemy to po prostu przyszybcić, ponieważ żeby nie zanudzić widowni, tak? A więc robimy teraz w ten sposób, że podzielimy tam, tak jak widzieliście, no i dzielimy sobie w tym momencie. Kwestia tego, czy ja podzieliłem, tak, no więc po prostu dajmy tutaj prędkość, wydaje mi się, że na 2 razy szybciej będzie w sam raz, dajemy. No i w tym momencie, jak widzicie, mamy coś takiego. Swoją drogą, można by było jeszcze szybciej to zrobić, ale to już zależy od was, jak wy to widzicie. No i oczywiście dajemy sobie jeszcze na koniec. Generalnie przytniemy sobie to, możemy zrobić to w ten sposób. Nie musimy podzielić i kasować, tylko możemy przyciąć po prostu i to jest też bardzo fajna opcja. Generalnie tekst możemy użyć, ale to już na przedstawieniu programu byście mogli sobie zobaczyć, jak on działa. I generalnie, słuchajcie, no to tyle, jeżeli chodzi o ten montaż filmu. Nie wiem, kurczę, co można... Mamy tutaj jeszcze lustro, głośność i tak dalej. Dodajmy sobie muzykę na cały ten. No i dobra, teraz tak, dajemy sobie głośność tej muzyki. No, na 30. Oczywiście dostosowujemy sobie ją tak jak chcemy. W dowolnym momencie możemy ją sobie przyciąć. No i w tym momencie dać na przykład głośniej, a tutaj dać ciszej. Oczywiście dostosowujemy pod film. No i generalnie to tyle, słuchajcie, oczywiście eksportujemy, zapisz, tutaj mamy 1080, wysoka jakość, no i zapisujemy do galerii. W tym odcinku to by było na tyle, pięknie wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o łapeczce w górze oraz o subskrypcji na tym kanale, będzie mi naprawdę bardzo miło, do usłyszenia już w kolejnym materiale.